Proszę Państwa, znajdujemy się w galerii Nature Aquarium Academy razem z kolegą Marcinem. Po raz kolejny macha nam ręką. A teraz przyszła pora na kolejne akwarium. Proszę bardzo. To jest klasyczna 90 adowska. Czyli Timer 90-45-45, jeden z najbardziej popularnych zbiorników, jeden z najbardziej popularnych wymiarów właściwie zbiorników, jak aktualnie wśród akwarystów Nature są. Zbiornik i aranżacja jest pomysłu Pawła Iglewskiego. To jest zbiornik, który prawdopodobnie zostanie wysłany na któryś z konkursów adowskich, przynajmniej ta aranżacja, krewetki i ryby dadzą w końcu spokój chemiatusowi, którego notorycznie nam tutaj wyrywają i mamy z tym ciągły problem jednak, żeby tego chemiatusa utrzymać tutaj w rysach. Tam widać na rurkach zasysających, tak, znowuż ledwie co było posadzone, znowuż się ktoś połaszczył i znowuż... Ale to one to wyrywają, bo jedzą to? Czy tak się tarzają? To zazwyczaj tutaj jest wina... Trochę wina jest silnego prądu, a trochę jest wina krewetek Amana, które jednak są silne i koszanki w chemiatusie, tym Calatrifa i Descuba są bardzo malutkie, delikatne i trzeba by... Po prostu tam jest jakiś delikatny błąd taktyczny zrobiony. Jednym z najlepszych rozwiązań posadzenia chemiatusa Calatrifolides jest posadzenie w grubym podłożu, głęboko, i przesypanie go drobnym podłożem wersji powder. Wtedy ten drobna wersja powder wchodzi pomiędzy grube cząstki, pilnując jednocześnie korzonki, tak? Tam nie w tylnej warstwie nie zostało to zrobione, natomiast w przedniej warstwie zostało to zrobione. Tutaj z przodu, tak? Tutaj z przodu to widać, tak. I tutaj ten chemiatus nam nie odpływa, natomiast w tym warstwie to nie zostało zrobione. Trzeba będzie po prostu to jeszcze raz prawdopodobnie przesadzić i... Czekaj, ta podłoże powder, to jest tutaj ta warstwa, to jest to jest ta drobniutka tutaj. Aha, to jest ta drobniutka. To jest muł akurat, bo to też jest zbiornik, który był już robiony. Tutaj była aranżacja z korzeniami, którą zaraz pokażemy za chwilę w innym akwarium. I zostało zmienione tutaj na aranżację z kamieniami. Zresztą Paweł bardzo lubi aranżacje i wagumi, chyba bardziej mu pasują aranżacje i wagumi niż Liuboku. A Liuboku to jest aranżacja? Z drewna. Aha, z drewna. Z korzeni. Zbiornik jest klasyczny, oświetlony jest 150-watowym Hakui, tak zwany Nature Aquarium Lamp Green, 8000 kelwinów green tak zwany, czyli z podbitym pikiem zielonym, tak? To tam na wykresie lampy widać, że jest tam dodatkowe w okolicach 8000 dodatkowy pik. Ej, to w akwarium też to widać, bo jest takie, ja na ekranie tutaj widzę, że jest takie zielonkawy bardziej odcień. Trochę inny jest odcień. Tu jest akurat zastosowane, są dwa filtry Heima, jeden duży Heim. Zresztą nie jest największy nasz Heim, ale to jest ten duży Heim elektronik 3E. I drugi wspomagający profesjonalny. Obydwa już praktycznie pracują jako filtry biologiczne. Zazwyczaj jest tak, że duży filtr jest głównie biologiczny, mały jest wykorzystywany do wszelkich prac, gdy się problem staje, tak? Łatwiej jest po prostu to zrobić małym, czy to jakieś wkłady filtracyjne zmienić, dodatkowy węgiel, dodatkowa włóknina, cokolwiek. Można sobie pobawić się małym filtrem, natomiast dużego się nie rusza i duży jest czyszczony tak na dobrą sprawę chyba raz w roku, nie częściej. Ja się śmieję, że jak się zatka. Widać naprawdę, że się zatka, albo nam się przypomni, że... A kiedy on był czyszczony? No nie wiem. A, to znaczy, że bardzo ważne. I trzeba coś tam zajrzeć do niego, tak? A te ryby, jak się nazywają? To jest Rodway? Zwinnik? To jest ten błyszczącym grzbietem. Tak, to jest ten błyszczący. No i jedna z odmian czerwonogłówki. To jest akurat ta odmiana czerwonogłówki, która jest najmniej czerwony rybę, tak. A najbardziej kolorowy i ostry ogon, tak? Rysunek na ogonie, bo niektórzy akwaryści wiedzą, są trzy odmiany Rodostomusa, tak? Tak, pośredni, ten, który ma najbardziej czerwony łeb, najmniej okazały ogon, a to jest właśnie ten, który ma najmniej okazały łeb, najmniej czerwony łeb, ale najbardziej regularny rysunek na ogonie. A ja w pierwszej chwili myślałem, że one są takie słabo wybarwione. Nie, to są dwa. One mają właśnie taki... Rodway, tak, ten Hemigramus Rodway, a z przodu jest Rodostomus. Czyli to, że one mają taki tylko lekko różowy ten łebek, to tak ma właśnie być. Tak.
A ta roślinka tutaj, która jest w prawym rogu, to jest... To nie jest hydrokotyle. A, hydrokotyle. To jest specjalna specja z Japanu. Niektórzy uważają, że odkryta na nowo, bo przecież już gdzieś tam ją można było widzieć dawno gdzieś tam w zbiornikach. Mhm. Natomiast no, trzeba tutaj przyznać, że dzięki zastosowaniu w nowych aranżacjach Anano i w aranżacjach na konkursie międzynarodowym japońskim, taki APLC, dostała jakby drugie życie ta roślinka. Mhm. Przypomniano o niej sobie i z powrotem wróciła do łask. Do łask. Ona aktualnie występuje handlowo jako hydrokotyla specjalna z Japan, no bo jakby dzięki Japończykom z powrotem wróciła do łask. Nie przypominam sobie w tym momencie, jaką ona ma tą pierwotną nazwę łacińską. Jasne. No dobra, a te kamienie, one się jakoś nazywają? Tak, to są wszystko anteny. Mountain. Tak, to są te górskie kamienie od dystrybutora Ady Poland, tak? Adama Peszczewicz. Tu jakieś nawozy dajecie? Coś tu pewnie leci. Tak, to na pewno leci. Special Light i Step 2 w tym momencie jest podawane. Light ze względu na dosyć intensywny wzrost pymiatusa, hydrokotyli. Step 2, no bo to jest już drugi etap tej aranżacji, no i podstawowy, czyli Baltica. Uh-huh. A ile stoi to akwarium już? W tym roku na wiosnę było zakładane. W tym roku na wiosnę, bo tak, czyli koło marca gdzieś było zakładane to akwarium. Tak, chyba gdzieś koło marca, bo wtedy była zmieniana była aranżacja w naszym największym zbiorniku 110. Uh-huh. Były sprzedawane z niego kamienie i z tego zostały zabrane korzenie, bo tu była aranżacja z korzeniami. Mhm. Zostały przerzucone te korzenie do 110, a tu powstała nowa aranżacja. Rozumiem.